Boha Bogu naszemu za to, że On nieustannie mógłby nam mówić o, o jednym temacie. U Boga jest zawsze jeden temat. Jaki u Boga jest najważniejszy temat? No właśnie. To jest Jezus Chrystus. Skoro Bóg zamieszkał w sercach naszych, ma swoje mieszkanie, jaki dla nas jest najważniejszy temat? Jaki temat stał się dla nas najważniejszy w życiu już całkowicie zajmujący wszelkie obszary naszego życia? Wiecie, to jest niesamowite, ale Bóg to właśnie wysyła nas i, i sprawdza w naszym życiu. Sprawdza tutaj na tym obozie. Sprawdzi, sprawdzać będzie przez dalsze nasze życie. Przed obozem sprawdzał bardzo proste próby, niektóre są, ale tak bardzo mocno pokazujące, gdzie jest jeszcze nasze serce. Czy w sprawach rzeczy tego świata, czy w sprawach Bożych, czy chodzi rzeczywiście nam o Jezusa Chrystusa i wywyższenie Syna w każdym momencie, w pracy, w domu, w drodze. Czy tylko o czymś mówimy, czego jeszcze nie znamy, czegoś zostaliśmy nauczeni. Posiadamy jakiś zawód, zawód chrześcijanin. Unauczyliśmy się Go i, i, i tak żyjemy. Otóż każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, cały czas to słyszymy, doznaje, doznaje ogromnej zachęty do tego, żeby rzeczywiście nie mieć zawodu chrześcijanin, wyuczonego. Z jakimiś certyfikatami, może już na osiąganie jakichś tam tylko miejsc, ale mieć tego Ducha Świętego, który z chrześcijanina robi dziecko użyteczne dla Ojca, które będzie zawsze w tym właśnie temacie. Ja bym chciał z Wami się podzielić takim właśnie tematem, który jest takim tematem Wam bardzo dobrze znanym. Ale tematem, który w życiu chrześcijanina jest również na pierwszym miejscu, kiedy myśli o Jezusie Chrystusie, kiedy takie tutaj było wspomniane przed chwilką, dziękuję Bogu za Jezusa Chrystusa, chciałbym, żebyście otworzyli 19. rozdział Ewangelii. Jano, 28. wersja. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę, a stał tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na prędki z opu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Widzicie, to jest właśnie ten element. Największy w życiu chrześcijanina, najważniejszy w życiu chrześcijanina, element, w którym chrześcijanin odnajduje swoje największe zwycięstwo, a który, o którym w rezultacie tak często zapomina, tak można by było powiedzieć, tak często gdzieś e, wraca do elementu sprzed krzyża, elementu swoich jakichś sił, Jakichś swoich możliwości, naprawdę na krzyżu się wykonało już. Wykonała się śmierć Jezusa Chrystusa i nasza wraz z nim. Ile dla nas, chrześcijan, którzy mamy miesiąc, może dzień, może rok, może parę lat, kilkanaście, kilkadziesiąt, ile dla nas znaczy krzyż Jezusa Chrystusa, to pokazuje nasze życie. Codzienne nasze życie pokazuje, ile dla nas znaczy śmierć Syna Bożego. Rzecz, która można powiedzieć, wielu ludzi się na to powołuje. Gdybyśmy spytali ludzi na, gdzieś na ulicy, e, czy słyszeli o tym, wielu by nam powiedziało: no, jasne, no, przecież to wszyscy słyszymy. Ktoś tam opowiadał za dziecka, ktoś nam opowiadał może gdzieś tam, ktoś może bardziej jest w to zaangażowany, więc słyszy o tym dużo więcej. A do mnie jeszcze bardziej dzisiaj tak dotarło. A kiedy dziękowałeś Bogu? Ostatni, ostatni raz. Za to właśnie, że posłał swojego syna na taką śmierć. Właśnie na taką śmierć. Do takiego miejsca. Ile dziękowałeś Bogu za to, że już umarłeś tam wraz z nim? Czy dziękować, czy ja dziękowałem? Oczywiście wiadomo, że to się kieruje najpierw, najpierw do tego, który mówi. A później, którzy słuchają do tych: Ile dziękowaliśmy Bogu, ile rzeczywiście wzięliśmy z tego krzyża. Wiecie, tak e, łatwo widzę, że po swoim życiu łatwo pewne rzeczy już nam się e, nauczyć, łatwo w pewne rzeczy wejść. Ale zobaczcie w pracy zobaczcie w codzienności ile znaczy krzyż Jezusa Chrystusa. On rozprawia się ze wszystkim. Nie ma takiej choroby, nie ma takiej niemocy, z którą by się krzyż nie mógł rozprawić. Dlatego chrześcijanin, tak naprawdę zobaczcie, że w życiu chrześcijanina nie ma czegoś takiego jak w świecie. Tej choroby, która zatacza coraz większy krąg, coraz więcej ludzi łapie w swoje, można powiedzieć, szpony. Depresja. Coraz więcej ludzi, naprawdę, coraz więcej ludzi. Ci, którzy są gdzieś w tym, e, widzą to, Gdzieś obserwują to, mogą odważnie przytaknąć, że coraz więcej ludzi na to choruje, ale zobaczcie, że to również zaglądać chce do życia ludzi wierzących. Jakaś niemoc, jak coś, co, co próbuje zdusić człowieka. Jest tak, rzeczywiście jest tak, ale co Chrystus na to? Człowiek sobie nieraz może powiedzieć, ale naprawdę już nie mam siły, jestem w takim stanie. Napadło mnie to wszystko z każdej strony. Ale cały czas ten krzyż, cały, ta, cały czas to zwycięstwo nie przestało być największym zwycięstwem na świecie, nie przestało, nie straciło nic na swojej mocy. Tak jak wszystko traci e, swoją wartość na tej ziemi z biegiem lat. Wszystko traci swoją wartość, wszystko e, zjada ten czas, można powiedzieć. Wszystko zostaje pochłaniane przez rdze, mól innego rodzaju właśnie te sprawy, które tak szybko pomagają wielu rzeczom zakończyć swój byt. Ale zobaczcie: Krzyż Jezusa Chrystusa zawsze będzie świeży. Zawsze będzie w życiu chrześcijanin na czymś, co będzie dla niego żywe. Prawdziwe. Dlatego ludzie będą patrzyli ze świata na ciebie i powiedzą: Skąd ty masz tą siłę? Skąd ty masz tą moc? Choruje ci ktoś, jesteś w ciężkim doświadczeniu a skąd ty masz tę moc, żeby jeszcze w tym uśmiechnąć się, czy pójść i pocieszyć innych? Skąd masz tą siłę? Chrześcijaninę mogą zapytać ci ludzie, którzy cię obserwują. I co wtedy możesz powiedzieć? O czym możesz zaświadczyć? Zaświadczyć o tym, co było największym, największym kazaniem a Pawła, apostoła Pawła: To był krzyż Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstrzeszonego. Ile ten krzyż ma dzisiaj mocy w nas? Czy on rzeczywiście ma taką moc rozprawić się ze wszystkim? Z wszelką niemocą w nas. Czy on jest mocny? Na ile wierzymy, że on jest mocny? Na ile przyjmujemy jego moc? Na ile wierzymy w to, że on może naprawdę rozprawić się ze wszystkim? Że tam naprawdę dokonało się największe zwycięstwo? To jest coś prostego. Ktoś by powiedział: Chrześcijanin mówi, przecież to jest początek nauki. Otóż dla Pawła to był początek, koniec, środek, trzy czwarte. I w każdej jednej setnej jego nauczania był widoczny krzyż Jezusa Chrystusa. O niczym tak nie chciał mówić, jak tylko o krzyżu. Nawet kiedy opowiadał im o zwycięstwach, to mówił o ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie i zmartwychwskrzeszonym. Dla Pawła, najważniejszym, najwyższym kazaniem było mówić o Jezusie Chrystusie umarłym, ukrzyżowanym i zmartwychwskrzeszonym. Dlaczego? dlaczego to się stało jego motem, dlaczego to się stało jego tematem wszystkich kazań. Mógłby się zajmować przecież, rozwlekać ten zakon przed wieloma, zajmować się wieloma sprawami na tej Ziemi, przecież tam w, tych, w tym czasie dokonywało się wiele rzeczy historycznych na tej Ziemi wiele różnych sytuacji, mogliby przyjść do Pawła i powiedzieć, że jesteś takim mądrym człowiekiem, to poradź nam, jak zrobić z tymi Rzymianami, poradź nam, jak zrobić z tamtymi, z tamtymi Grekami, z, z tą sytuacją, czy z tamtą sytuacją. Dlaczego Paweł nie zajmował się tymi rzeczami? Dlaczego nie wchodził w politykę? Dlaczego nie interesował się tą polityką? Dzisiaj ktoś by powiedział, no przecież trzeba jakoś żyć, trzeba funkcjonować, trzeba mieć ten samochód, trzeba wokół tego wszystkiego pochodzić. Wiecie, dlatego Paweł powiedział... Również w swojej nauce poprzestawajcie na małym. Żebyście na, naprawdę zawsze mieli krzyż w najwyższej wartości. Zawsze był krzyż. Żebyście nigdy nie mogli powiedzieć, że skupiliście się na czymś bardziej niż na zwycięstwie krzyża w waszym życiu i w życiu tych, którzy was otaczają. Dzisiaj również to widzicie, że kiedy zwiastowane jest. Yy, Pseudo-Ewangelia tam już nie ma mowy o krzyżu tam już nie ma mowy o śmierci. Spotykasz ludzi dwóch idących na ulicy, oni cię zaczepiają i mówią ci o czymś. A kiedy zaczynasz z nimi rozmawiać o krzyżu i zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad grzechem, o życiu bez grzechu, ci ludzie nagle mówią: Nie, nie, to dziękujemy, to idziemy dalej. Ile razy już to przeżyliście? Ja również. Oni już nie chcą rozmawiać. Spotykasz innych w pracy, mówisz im słuchaj, krzyż Jezusa Chrystusa to jest jego śmierć tam i po trzech dniach zmartwychwstanie to jest dopiero największe piękno na tej ziemi. A ten znowu swoje i uciekają od tego. Niech Bóg doda nam siły i mocy do tego, żebyśmy o niczym innym tak nie chcieli rozmawiać. Niczym innym tak nie chcieli żyć, żeby nic innego w naszym życiu nie było tak widoczne. Wiecie, to jest właśnie tak, jak pokazane jest, mogliście to oglądać właśnie w tym e, też przedstawieniu, tego, że dzisiaj mówi się o wielu rzeczach, mówi się o poprawie, mówi się o tym, że w wielu miejscach o tym, że mamy być lepsi, że mamy rzeczywiście e, mieć siłę do tego, żeby zwyciężać. Co jest setnem siły, co jest motorem zmiany? Tylko i wyłącznie krzyż, na którym zmarł Chrystus, na którym dokonało się to zwycięstwo, wykonało się. Jedynie przez to chrześcijanin może przejść do zwycięstwa. Jakakolwiek inna droga, a wybiera ich naprawdę wiele chrześcijanie w swoim życiu, żeby tylko obejść krzyż, jakakolwiek inna droga zakończy się fiaskiem. Zakończy się wpadnięciem w jakiś dołek myśleniowy, nie daj Boże, depresyjny. Cokolwiek naprawdę to się tak kończy, kochani, wy wiecie o czym mówię. Dlatego, że ten krzyż nie, nie, nie sprawił tego zupełnego śmierci, zupełnego zwycięstwa, i Chrystus mówi dzisiaj: Masz moc, to jest moc, zwycięstwa pełna moc, w mocy tej świętej krwi, która została tam przelana, w mocy tego krzyża. Ale dzisiaj, naprawdę, kochani, wy to dobrze widzicie. Że jest niewygodny. Naprawdę niewygodny jest ten krzyż. Musimy zatroszczyć się o tyle rzeczy na tej ziemi. Musimy zabiegać o tyle rzeczy. Moim wielkim zaszczytem przed Jezusem Chrystusem jest to, że w pewnych podjętych decyzjach, kiedy ufam mu, on naprawdę troszczy się o wszystko. O wszystko się troszczy. I to, co mi się wydawało kiedyś, że ja muszę wszystko zdobyć sam, że muszę, że muszę ciężko zapracować. Prawda jest. W kłocie oblicza swego bez pracował. I trzeba zapracować na te rzeczy. Ale wiecie, co zauważyłem? Że Chrystus chce w tym osiągnąć swoje zwycięstwo. Że nie trzeba to robić swoimi siłami. Naprawdę, że kiedy wierzę w moc krzyża Jezusa Chrystusa, to on w każdej dziedzinie życia jest mocą. W pracy, w domu, w trudzie znoju radości we wszystkim on jest mocą. Krzyż Jezusa Chrystusa. Ten krzyż, na którym zmarł mój Pan, dlatego Chrystus powiedział: „Weź swój krzyż i pójdź za mną”. Pójdź za mną, pójdź w to doświadczenie mocy, siły Ducha Świętego. Dlatego właśnie też i Paweł powiedział, że to jest co? Dla greków przeczytajmy to. Pierwszy Koryntian, to wiecie, pierwszy rozdział, 23 werset i dalej. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów, wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Dla wszystkich zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tego Chrystusa, o którym przed chwilą przeczytaliśmy z Ewangelii Jana. Że, który powiedział, wykonało się. Nie ma usprawiedliwienia dla nikogokolwiek, dla żadnego z nas, że nie ma skąd wziąć siły, nie ma skąd wziąć mocy, nie ma skąd wziąć siły do zwycięstwa. Nie ma takiego doświadczenia, w którym moglibyśmy powiedzieć, że już nie damy rady, bo Chrystus zawiódł. Wykonało się. W tym prostym można było powiedzieć zdaniu. Stało się to. Widzicie obraz chrztu? Wydawałoby się proste e, wypowiedzenie słów, zaświadczenie wobec tych, którzy są tymi świadkami tego, co się dokonuje. Ale tu są dwa bardzo ważne wyrazy, i tu wyznacie. Wy Jezus Chrystus, w imieniu Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu dokonuje się to, i wystarczy. I ojciec mówi, przyznaj się do tego. W imieniu Jezusa Chrystusa, w tym imieniu, który, tego, który umarł tam na krzyżu Golgoty. To jest moc. Ilekroć powołuje, czy ja, czy, czy... Tego też możesz nieraz doświadczyć. Powołujesz się na moc krzyża Jezusa Chrystusa, na moc Jego świętej krwi. Tam doznajesz siły z wysokości. Tam doznajesz mocy z wysokości. Nieraz byłeś już w huraganie doświadczenia. Gdzieś w pracy, odchodzisz nagle na bok i mówisz, Panie, chcą, żebym był taki jak sam, jak oni. Ale ty mnie zmieniłeś, ty nie chcesz, żebym był taki sam, jak oni. I chociażby mnie to kosztowało następne wytykanie palcem, wyśmianie, to nie będę taki sam, jak oni, bo twój krzyż pokonał to wszystko, zwyciężył cały ten świat wraz z jego władcą. I chwała Bogu, i wtedy przychodzi naprawdę pocieszenie do serca. Doświadczenie często trwa dalej, ale przychodzi moc do tego, żeby przez to przejść. Chwała Bogu za to, że to jest do dzisiaj naszej i do końca naszej pielgrzymki, do końca naszego bycia na tej ziemi, to jest moc. Święta, cudowna moc. Zawsze wszędzie możliwa. I wiecie nieraz, to jest tak, że kiedy patrzę na wierzących ludzi, mają doświadczenia, widzę, oni mają doświadczenia. Widzę po ich obliczach wyrysowane po prostu bitwy w ich życiu. Nieraz patrzę na te oblicza i myślę sobie, Boże, jaką nieraz bitwę muszą przechodzić ci ludzie. Ale wiecie, w każdej tej z tych bitew mówię Boże, jak dobrze, że oni wiedzą, gdzie jest miejsce ucieczki. Jak dobrze wiedzą, że na krzyżu powiedziałeś, wykonało się. Jakże że jest miejsce dla ludzi z tego świata. Naprawdę napatrzyłem się już na panikę. Przez te parę lat napatrzałem się na panikę ludzi, którzy biegają w tą i z powrotem, krzyczą o pomoc, wołają o pomoc, w prostych rzeczach wołają o pomoc. A tutaj chrześcijanin ma miejsce od ucieczki. Ma miejsce stanięcia na nogach prosto. Wiecie, to jest jak w tym momencie, kiedy jesteś na pustyni, wyczerpują się twoje zasoby. Płynu w Twoim organizmie. Czujesz, że mdlejesz. Upadasz. A ktoś nagle przynosi ci beczkę wody. I mówi: pij ile zechcesz. Możemy się tylko domyślać, co wtedy czujesz. Jak się napijesz, jaką dostajesz od razu siłę. Przy tym jeszcze dotrzymujesz posiłek. Jaką wtedy dostajesz siłę. Kochani, co my czujemy? O czym. E... Co my doznajemy, kiedy słyszymy o mocy krwi Jezusa Chrystusa? Doznajemy pocieszenia? Doznajemy siły z wysokości? Doznajemy tego, że on rzeczywiście może? Czy może nie? Czy może trzeba byłoby zmienić tą pieśń prostą, on może. Na pieśń on może z innymi, ale ze mną nie. Ja już jestem teraz w takim stanie, że już. Bardzo ciężko jest. Mamy naprawdę, kochani, miejsce ucieczki. Kiedy w pewnym etapie, w pewnym okresie, powiem, patrzałem na wierzących, którzy mieli 90 lat i miałem też możliwość rozmawiać z nimi, oni mieli jakąś dziwną siłę do życia. Oni mieli jakąś dziwną. Wtedy mnie to jeszcze. Bardziej dotknęło. Oni mieli taką, taką moc, taką radość do życia. I wiecie oni, o czym oni mówili? Oni właśnie mówili o Krzyżu. Oni mówili o tym właśnie, że dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki jego zwycięstwu na Krzyżu, oni mogą być szczęśliwymi ludźmi. I byli szczęśliwi. Wiecie, kiedy stracisz osobę. Bliską, kiedy stracisz osobę e, w jakimś tam sensie, osobę, którą bardzo kochałeś czy kochałaś, wtedy czujesz ogromną rozterkę. Myślisz sobie, że już pewnych rzeczy nie da rady odbudować, straciłeś kawałek serca i tylko starasz się jakoś tam żyć. Ale tutaj Chrystusa, Chrystus, kiedy będziemy z nim, on nigdy nas nie straci. My go nigdy nie stracimy. Nigdy, jeśli będziemy na nim polegać, to nigdy nie stracimy dojścia do mocy Krzyża Jezusa Chrystusa. Ta droga do Krzyża, do mocy Krzyża Jezusa Chrystusa, do mocy jego świętej krwi jest drogą zawsze prostą, zawsze równą, zawsze gotową do tego, żebyś nią poszedł. Zawsze, kiedy spojrzysz na nią, ona może stać się dla ciebie świeża, żywa, a jeśli ona jest codziennie twoją drogą, to wtedy inni mogą kosztować z tego, że to naprawdę. Widzisz ten krzyż, widzisz to zwycięstwo, widzisz tą chwałę, ten triumf, ten majestat, możesz oglądać go i kiedy wstajesz, nawet kiedy bolą cię różnego rodzaju części ciała, różne części ciała cię mogą boleć, może coś ci doskwierać, to cały czas dziękujesz Ojcu. Za krzyż, za to miejsce, że mój pan przecierpiał tyle i ostatecznie umarł. Tam gdzie, kiedy rozmawiam, i to mnie zawsze poruszało, kiedyś na zgromadzeniu u Szymcie i u Ewci była taka: mieliśmy zgromadzenie, i właśnie. Wtedy też powiedziałem właśnie w tych słowach, i to jest takim czymś, co, co mogę dzisiaj powtórzyć po paru latach tak samo żywo, że moim szczęściem, najwyższym szczęściem i takim nieustanną radością, można powiedzieć, chociaż przeżywającą próby, jest to, kiedy mogę w Ewangelii czytać o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Naprawdę, to jest dla mnie ogromną radością. I kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, niektórzy to mogą poświadczyć tutaj, kiedy rozmawiam z nimi, to mogę im powiedzieć: Zobacz, mógłbym Ci opowiadać o sile, mógłbym Ci opowiadać o sile mięśni, o sile człowieka młodego, ale mogę Ci powiedzieć o coś więcej: mogę Ci powiedzieć o tym, co wszystko niszczy, człowieka młodego zniszczy, można w przeciągu chwili wyczerpać jego siłę, wystarczy odciąć mu dopływ jedzenia. Ale jeśli ma dopływ, mocy, krzyża Jezusa Chrystusa i korzysta z tego nieustannie, to chociażbyś mu odciął jedzenie, picie, wszystko, on jest cały czas zwycięzcą. Jeśli trwa w tym Jezusie Chrystusie, on jest cały czas tym, który w nim zwycięża. Ja chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze z 20 rozdziału Ewangelii Jana, o tym zmartwychwstaniu. I zobaczyli tutaj postać kochanej, bardzo drogiej nam siostry. Ale Maria, 20 rozdział 11 wersetu. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc, nachyliła się do grobu. I ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: Niewiasto! czemu płaczesz? Rzecze im, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a, przy, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, nie mając, że to ogrodnik, rzekła mu, panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzeki Jezus Mario, Mario, ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni! co znaczy nauczycielu. Zobaczcie osoba, która kochała Jezusa Chrystusa, która patrzała na krzyż, na którym umierał Jezus Chrystus osoba, która widziała, gdzie on był pochowany osoba, która została uwolniona od tylu rzeczy. Płacząc, nachyliła się nad grobem wytrwałości swojej nie odpuściła. Poszła tam do grobu i płacząc nachliła się nad nim, ujrzała dwóch aniołów, którzy się jej pytają, niewiasto, czemu płaczesz? Czemu płaczesz? Wiecie, to nieraz my jesteśmy takimi ludźmi. Coś się dokonuje, coś się stało, dokonało się największe zwycięstwo na tej ziemi, a my stoimy u tego grobu Jezusa Chrystusa i płaczemy. Stoimy i płaczemy. Wiecie ona, ona mogła cudownej rzeczy doznać, o której już przeczytaliśmy. Ale powtórzmy jeszcze, wzięli, ona powiedziała do nich wzięli Pana Mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy dopowiedziała wróciła się za siebie i ujrzała Jezusa. Jak dobrze jest, gdy, nawet jeśli płaczesz, wydaje ci się, że ta sprawa jest naprawdę stoisz u grobu. Jest ta sprawa bardzo silna, bardzo ciężka dla ciebie. Nie dajesz rady. Myślisz sobie, że, że już nawet ty to nie podoła. Twoje życie chrześcijańskie już nie da rady z tym wytrzymać. To, ta choroba, ta sprawa jest zbyt ciężka. To stań przed Jezusem. On może stanąć przed tobą i będzie gotowy ci pomóc. I będzie mógł powiedzieć, tak tutaj powiedział do niej niewiasto. Czemu płaczesz? Kogo szukasz? I zobaczcie Marię, która nie odpuściła, nie odpuszczajmy także i my, nie odpuść ty. Ona powiedziała, Panie, jeśli go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Panie, jeśli go wziąłeś, powiedz mi. Niewiasta, nie wiem, jakiej była postury, ale powiedziała taką miała żarliwość, bo to był kochany jej Chrystus. Mówi, gdzie go położyłeś, ja go wezmę? Ja go wezmę, gdziekolwiek go położyłeś, ja go wezmę. To jest mój kochany Chrystus, to jest ten mój zwycięzca. Wiecie, jeśli to. Mnie to nieustannie porusza, powiem wam szczerze. Mnie to nieustannie porusza, bo tu widzę mojego pana, który mówi: Mario, on sam stanie, stanie przed nią. Komu się ukazał? Kto pierwszy go oglądał? Co tu mówi Jan? Kto pierwszy go oglądał? Ten, kto gdzieś tam sobie przebywał? Czy ta maria, która była z gorliwością stała u grobu, która wiedziała, że jej Pan umarł? Jeszcze mogła. Nie rozumiała tych słów, że po trzech dniach zmartwychwstanie, ale płakała, kochała swojego nauczyciela i mówiła, chociażby nawet gdzieś tam był, ja go wezmę. I nagle staje przed nią Jezus, mówi do niej Mario, i w tym momencie zostają otwarte jej oczy. I mówi Nauczycielu, wiecie, Chrystus otwiera nam oczy przez swoje święte słowo. I wtedy możesz dalej pozostać tym, który będzie szukał go, albo, pozostać, albo być stanąć w miejscu. Już. Zobaczywszy tego Chrystusa jako zwycięzcę, zobaczywszy Jego jako nauczyciela, posłuchając, usłyszawszy to, to, co On mówi do mnie, do Ciebie, i wtedy zobaczysz Go jako tego potężnego nauczyciela, i możesz powiedzieć: Rabu, mój nauczycielu, ja tu jeszcze przed chwilą byłam, wypatrywałam Cię zmarłego. Jeszcze przed chwilą myślałem, że to jest grób, że to jest niemoc, że tutaj umierają ludzie. I tak było dotychczas ze wszystkimi, którzy w takich grobach byli kładzeni. Wszyscy umierali, wszyscy odchodzili. Łazarz, wstał, bo ty to powiedziałeś, żeby wstał. Ale inni umierali, odchodzili. Wszyscy przedtem, prorocy, wszyscy odchodzili. Mężowie, potężni mężowie Boży, odchodzili, byli kładzeni do tych grobów, już nie wstawali. A tutaj nagle Ty, Jezusie Chrystusie, wstałeś. Jaką mocą, jaką siłą to się stało, ale wstałeś! Uwierzyła? Ona to zobaczyła. Zobaczyła Chrystusa, który wstał. Tylko. Zobaczcie, pytanie do nas: czy chcemy widzieć Chrystusa? Czy chcemy widzieć Chrystusa jako zwycięzcę. Myśl, jeśli ktoś nas oszukuje, coś nas oszukuje, i próbuje nam pokazać Chrystusa, który leży cały czas w grobie, który nie, który nie może mi pomóc, który właściwie wykonał pięknie wykonał cały ten plan, ale nie może w tej sytuacji mi pomóc, to jest to kłamstwo. On zmartwychwstał. Nic go nie mogło zatrzymać. Każdego w nas w pewnym momencie. Rozdzieli, wcześniej czy później, od nas, jeśli Pan nie przyjdzie, śmierć, zaśniemy. Każdego z nas rozdzieli ona. Ale nic nas nie może rozdzielić od Chrystusa. W pewnym momencie możesz przyjść do kogoś z nas po pomoc i zobaczysz, go już nie ma wśród żywych. On już odszedł. Może tak być, ale Chrystus nigdy nie odejdzie. Jego moc. Nigdy się nie skończy. Moc krzyża Jezusa Chrystusa nigdy się nie zmieni. Kochani mężowie Boży, kochani słudzy Boży, w pewnym momencie zakończali swój żywot. Wielu płakało, wielu płakać mogło, jak starszyzna Efeska, która odprowadzała Pawła, ostatni raz widząc go na oczy. Oni wiedzieli dobrze, on odejdzie. Prorok prorokował i tak też to się stanie. Oni wiedzieli dobrze, skoro już tak było powiedziane, tak to się stanie. I płakali, rzucając się na szyję. Mogli płakać. Ale mogli też czuć w sercach swoich to, że wiedzieli, że choć Paweł odchodzi, to przyniósł im kogoś, kto nigdy od nich już nie odejdzie, jeśli będą w nim trwali do końca. Przyniósł im Chrystusa Jezusa. Przyniósł im moc z wysokości. Przyniósł im ukrzyżowanego Chrystusa i zmartwychwstrzeszonego. Mogli płakać za człowiekiem, ale wiedzieli, jest ktoś większy niż Paweł, którego Paweł zawsze wywyższał. Chociażby nawet już go nigdy nie ujrzeli, to mają źródło mocy, źródło siły. Każdy człowiek w pewnym momencie, tak jak tutaj było też powiedziane, każdy z nas ludzi, w pewnym momencie, można powiedzieć może pomóc innym swoją siłą. Możesz podeprzeć kogoś, możesz kogoś przenieść. Masz silne ramiona. Możesz komuś wziąć kogoś na, na swoje ramiona i przenieść, jeśli nie daje rady. Masz swoją siłę, ale ta siła z biegiem lat się zmniejsza. Staje się coraz mniejsza. I mniejsza. Chrystus nie traci nic na sile. Chrystus nie traci nic na mocy zwycięstwa swojego. I jak dobrze być zwycięzcą, tym zwycięzcą w Chrystusie Jezusie, mającym wyraźnie oczy na Niego, wpatrzone w Niego, skierowane na Niego, na tą siłę, wiecie, kiedy my tego się chwycimy, to zobaczymy największy potencjał siły, największą możliwość, największe źródło zwycięstwa. I wtedy chrześcijanin, który był słaby, który był kulawy, Doznaje siły z wysokości, może iść i wielu ludziom zanieść Chrystusa, który był jąkany, jąkającym się, który nie potrafił przemawiać do jednego, może przemawiać do wielu i stać się potężnym Bożym piewcą. Ten, który czuł się mocnym, w uniżeniu może zwiastować Chrystusa i służyć wielu. Skąd ta moc, skąd ta siła, skąd ta zmiana? Otóż, właśnie z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Paweł powiedział: Zawsze będę wam mówił o krzyżu. Kochani, zawsze będę was kierował. O czym mam wam innym mówić? Zakon przeminął. Chrystus go wypełnił. Był jakimś, jakąś siłą, jakąś miał, może, moc wobec tego, żeby was gdzieś trzymać przy porządku, ale mocą najwyższą stał się dla was i dla mnie Chrystus. Dlatego go wam zwiastuję, Paweł mówił. Dlatego przyszedłem do Was w tej mocy, w tej sile, abyście zawsze pamiętali o tym Krzyżu, abyście zawsze mieli oczy skierowane na Niego. To jest, wiecie, kochani, to jest niesamowite, ale naprawdę jeszcze raz o to zaznaczę: że w każdej chwili swojego życia chrześcijańskiego, od samego początku do końca, będziesz miał oczy wpatrzone w Krzyż i zwycięstwo, w to miejsce zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i Twoje razem z Nim. To się nie zmieni. Jak pewne etapie w życiu chrześcijanina są pewne nauki, które są podstawą, później przechodzisz dalej i idziesz do następnego rozdziały wzrostu chrześcijańskiego, duchowego wzrostu. Tak krzyż idzie razem z Tobą przez całe Twoje życie. Ta moc w Krzyżu Jezusa Chrystusa jest mocą każdej sekundy chrześcijanina, każdej chwili chrześcijanina i każdy człowiek wtedy może powiedzieć: Jest moc, zwycięzc pełna moc. To jest moc krwi, która tam na krzyżu, została przelana za mnie, za moje grzechy, za moje choroby, za moje winy, za wszystko. I chociażby nawet był chory, chociażby nawet był doskwierał mi straszny ból. Teśli, jeśli pan zdecyduje o tym, że mam odejść, to odejdę. Ale w twojej mocy i w twojej sile zawsze będę tym, który wytrwa przy tobie do końca. To jest coś, co wiecie, kto nam mógł to dać? Najbardziej kochający rodzic na tej ziemi nie mógł tego dać. Dlatego i to słyszymy w świadectwach. Że byli ludzie w plemionach, którzy bardzo cierpieli z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Prześladowani przez swoich rodziców. Ale w pewnym momencie, kiedy zostali postawieni przed tym rodzicem, w jego gniewie, pytającym się, czego ty to, tak w to wierzysz? Mogli powiedzieć, co mi dasz? Dajesz mi tutaj ten byt. A Chrystus daje mi życie wieczne. Jego krzyż daje mi zwycięstwo. Nad grzechem. Jesteś w stanie mi to dać? Jesteś w mocy mi to dać? Czy możesz mi tak usłużyć? I wtedy każdy człowiek musi powiedzieć: Nie, nie mogę ci tego dać. To może ci dać jedynie Chrystus. Jak dobrze przybiec do Niego pomoc, do zwycięstwa, jak przybiec stanąć znowu, jeśli mam jakieś doświadczenie, czy z ciałem, czy z innymi rzeczami, dobrze jest przybiec pod ten krzyż. Dobrze jest wspomnieć o tym braciom, siostrom, mówić: modlcie się. A pan może, i wtedy mogą razem modlić się i wołać. A pan naprawdę może, jego moc, wiecie, dopóki nie było tego miejsca, dopóki nie umarł nasz pan Jezus Chrystus, to byśmy musieli powiedzieć, że. No jeszcze to się nie dopełniło. Przyjdzie taki czas. To się kiedyś stanie. Ale to się stało dwa tysiące lat temu i do dzisiaj jest moc. Do dzisiaj jest siła. I ludzie umierali za to. Dlaczego umierali? Kto im dał tą siłę, że mogli oddać swoje życie, chociaż patrzeli na swoje rodziny, które były w egzekucjach, ginęły. Kto im dał tą siłę? Kto im dał? Tą moc, właśnie krzyż. Oni zawsze mieli oczy skierowane na krzyż. Jezu, Ty tam umarłeś za mnie, choć nie musiałeś. Poniosłeś to, choć nie musiałeś, to jak ja bym miał teraz inaczej. I to niech nieustannie płynie w nas. Niech to nam dodaje siły. Nic innego nam nie doda, sił, nic innego nie jest w stanie zmienić życia człowieka. Najbardziej wierzącego, żadne największe marzenia o świętości, jak właśnie śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, nasza z Nim, i Jego zmartwychwstanie i nasze z Nim, to zmienia. Jeśli wierzymy w to, to On, swoją mocą, którą tam dokonał, dzisiaj jest w stanie pokonać wszystko. I już to się stało w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za to, że właśnie posłał swojego Syna i nie przerwał tego, nie, nie stanął, nie powiedział dość, ale pozwolił dlatego, żebyśmy my dzisiaj mieli moc, z czego miejsce korzystania, miejsce mocy, miejsce zwycięstwa. Robił to dla nas, Ojciec nasz cudowny. Dlatego jak stajemy nieustannie przed Nim w modlitwie, możemy mówić i nigdy Mu nie będzie to za wiele. Nigdy nie będzie Mu za wiele. Dzięki Ci, Ojcze, za krzyż i za śmierć Twojego Syna na tym krzyżu. I możemy mówić to tak, jak było przed chwilą wspomniane przez brata. Możemy mówić, Panu, dzięki Ci, Boże, za Jezusa, ale dzięki Ci za to, że On umarł na tym krzyżu, na którym jest, została właśnie dla mnie pozyskana najwyższa siła, najwyższa moc. I nigdy już nie chcę niczego czerpać z siebie. Chcę być dobrym człowiekiem, Chcę być człowiekiem, który służy innym, ale już nie w swojej sile. Chcę w mocy tego krzyża, aby to się to dokonało. Wszystko kieruje tam na krzyż i wszystko kieruje na zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, bo on jest gotów. On to uczynił, wykonało się. Chwała Bogu. Amen.